Marciniak, najlepszy polski sędzia, sędzia międzynarodowy, gwiazda stadionów, jest Państwa i moim gościem. Żyjemy teraz awansem piłkarskiej reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata. Kiedy będziemy wiedzieli, że Ty też pojedziesz na mundial i czy to jest tylko formalność? W życiu nigdy nic nie jest pewne na 100%, a szczególnie w zawodzie, jaki ja mam. Tak naprawdę w sędziowaniu nic nie jest pewne. My nie możemy być pewni to, co będzie za tydzień, za dwa. Rzeczywiście znamy datę poznania nazwisk sędziów, którzy pojadą na Mistrzostwa Świata. Jest to 17 listopad. Wiem, że już ta grupa wyselekcjonowana prawdopodobnie wraz z asystentami pojedzie 24 listopada na pierwsze zgrupowanie do Abu Dhabi. Ja też sobie zdaję sprawę, że wszystko idzie dobrze. Też nie ma co być fałszywie skromnym i mówić, że nie, prawdopodobnie małe szanse i tak dalej. Zdaję sobie sprawę, że szanse są bardzo duże i będę walczył do ostatniego meczu o to, żeby tam pojechać. Myślę, że takim dla nas największym poligonem doświadczalnym to były Mistrzostwa Świata do lat 20. Długo czekaliśmy na taką reprezentację narodową, z której będziemy dumni, bardzo długo. I długo czekaliśmy na arbitra, który będzie sędziował najważniejsze mecze na największych stadionach. Czujesz się dziś takim Robertem Lewandowskim polskich sędziów? Miło mi to oczywiście słyszeć, bo już to nie jest pierwsze takie porównanie i wiele razy gdzieś tam jestem porównywany do Roberta, oczywiście w tym świetle, w świecie sędziowskim. Przede mną jeszcze ogrom pracy, tak de facto ja bym się ustawił jeszcze daleko za Robertem. Robert to jest top topów. W sędziowaniu ciężko jest powiedzieć, że ktoś jest najlepszy. Fajnie jest, jak się mówi, że ten sędzia jest naprawdę bardzo dobry i trzyma długo poziom. To wszystko się strasznie odmieniło. Jeszcze parę lat temu sędziowie byli obrzucani tylko błotem. Dzisiaj bardzo często rozumie się tą naszą ciężką pracę, docenia. Wreszcie ludzie zobaczyli, że to nie jest tylko 90 minut meczu. To jest cały tydzień przygotowań. Każdy tydzień wygląda podobnie. To my trenujemy jak piłkarze, zachowujemy się jak piłkarze. Myślę, że mamy jeszcze więcej treningów mentalnych. Być jak Howard Webb? To jest ten twój cel, bo mam wrażenie, że jedyny etap, który tobie pozostał do pokonania, to wejście do tej absolutnej elity i w perspektywie sędziowanie tych najważniejszych meczów, finałów. Tak, no niewątpliwie zawsze porównywanie z Howardem Webbem czy kilkoma pewnie jeszcze innymi nazwiskami to ogromna przyjemność i stanąć z nimi w szeregu, to by było coś. Jeszcze jest daleka droga. Howard sędziował finał Ligi Mistrzów i finał Mistrzostw Świata, absolutny top topów. Nie mówię tego dlatego, że jesteśmy przyjaciółmi, tylko dlatego naprawdę, że miło było patrzeć na to, jaką sędziuje, jaką zarządza. Sprawiasz wrażenie osoby bardzo pewnej siebie i takiej świadomej swojej wartości. To też jest język ciała, który pokazujesz na boisku. To jest część twojego charakteru, czy też element trochę wizerunku sędziego? No bo sędzia taki musi być. Nie, tego się nie da nauczyć, myślę. I to od początku mojej kariery, na początku przygody, dzisiaj już kariery, było w moich raportach sędziowskich, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o charakter, to mocny, czasem nawet za mocny, gdzieś tam pewność siebie. Wiele osób mi to zarzuca, że właśnie być może taka buńczuczność albo ta pewność siebie jest zbyt wielka, ale to gratuluję tym wszystkim ludziom, pozdrawiam ich, zapraszam wyjść na stadion, gdzie jest 78 tysięcy ludzi, biegają wokół ciebie gwiazdy po kilkanaście, a już dzisiaj kilkaset, nawet milionów euro. I ty jeden na środku, który musisz nimi zarządzić. Ta gra jest coraz szybsza, bo no i wszyscy chcą mnie oszukać. Taka jest prawda. Na placu jest 22 zawodników i każdy ciągnie do siebie ten kawałek tortu, a tu trzeba być jak najbardziej sprawiedliwym. Dzisiaj świadomość piłkarzy na temat sędziów jest przeogromna. Oni dokładnie wiedzą, kto sędziuje, kto jakie mecze sędziował, kto ma jaki styl sędziowania. Pamiętam, mieliśmy mecz towarzyski, co prawda, ale dość istotny, bo jak wiemy, te punkty do rankingu FIFA się liczą i to był mecz w Brukseli, Belgia, Włochy i kiedy staliśmy w tunelu, Giorgio Chiellini stał i stał Romero Lukaku obok i Giorgio do mnie powiedział, sędziowałem już mu kilka razy, bo dwa razy w Juventusie, raz w reprezentację Włoch i powiedział do mnie, no dobrze, że jesteś ty, dzisiaj dasz powalczyć, nie będą się przewracać. Pamiętam, że kiedy byliśmy na meczu Ligi Mistrzów w zeszłym roku, play-off, bardzo, bardzo ciężki mecz, bardzo ważny mecz Roma-Porto, to kiedy godzinę przed meczem mój sędzia techniczny i additional, jeden z sędziów dodatkowych, Tomek Musiał z Radkiem Siejką poszli do szatni Romy, to na ścianie wisiały nasze duże zdjęcia, opisane imię, nazwisko, tak żeby wiedzieli, jak się zwracać do sędziego. Nie ma przypadku, tam nie zostawia się nic przypadkowi. Tam wszystko jest dograne i dopięte na ostatni guzik. I tak samo w czasie meczu. Niektórzy podejdą i robią coś na wesoło. Niektórzy próbują agresywnie, ale no ja bym odradzał, to się nie opłaca generalnie. VAR na mundialu. Dobrze, że już na tych Mistrzostwach Świata ten system będzie, czy dałbyś mu jeszcze trochę czasu?
Mistrzostwa Świata są taką imprezą, tak ogromną. Te oczekiwania są tak wielkie, że nie wyobrażam sobie, żeby ta technologia nie miała nas pomóc. Na początku wielu arbitrów było do niego nastawionych, jeśli nie wrogo, to sceptycznie. A jaka jest twoja opinia? Bo pracujesz z tym systemem już jakiś czas. VAR testowany był w Południowej Korei, gdzie ja miałem przyjemność być na Mistrzostwach Świata do lat 20. Był testowany na Pucharze Konfederacji. Oczywiście nie wszystko było idealnie, my też sobie zdajemy z tego sprawę. Mieliśmy kilka spotkań w Coverciano, w Zurichu, gdzie też testowaliśmy. Także osobiście już dzisiaj, mając tą możliwość, że poznałem VAR, tak, cieszę się bardzo, że będzie on obecny na Mistrzostwach Świata.